Pytanie, jak długo przygotowujecie jedną parę nart? Jedną parę nart, a chodzi o startowe czy o treningowe? Zacznijmy od treningowych. Od treningowych to jest gdzieś w granicach 10 minut. Startowe w granicach 20-25 minut. Na stadionie meldujemy się gdzieś 5 godzin przed pierwszym startem. A starty więc... często są o 10. Tak, więc można sobie szybko policzyć, o której serwis musi wstać. Rozpoczynamy pracę od tego, że sprawdzamy warunki, czyli mierzymy temperaturę śniegu, wilgotność śniegu, wilgotność powietrza i temperaturę powietrza. Później wracamy z tymi pomiarami do kabiny i wtedy zaczyna się po prostu wybieranie nart jakby stricte dla zawodników plus wszystkie produkty, które tego dnia będą się nadawać do, można powiedzieć, pretestu. Są parafiny, proszki i likwidy. W sumie testujemy gdzieś koło 20-25 koncepcji. Bierzemy szczotkę. Po co szczotkujesz, Adam, zanim położysz parafinę? Po to, żeby usunąć jakiś tam brud i wszystko z tej narty. Przecieramy. I teraz nakładamy parafinę. Adam, a jaka jest temperatura żelazka? No wszystko zależy od tego, jaką parafinę używamy. To jest gdzieś w przedziale 130-150. Czym zimniejsza parafina, ona jest bardziej twarda, więc potrzebuje wyższej temperatury, żeby się stopić. Wystarczy dwa przejazdy. Czasem jak przychodzą jacyś nowi serwismeni albo osoby, które nie wiedzą jak to robić, to używają żelazka po prostu jakby prasowali koszulę i zawsze im mówimy, to nie jest koszula. I taką nartę odstawiamy do wystrygnięcia. To jest gdzieś w granicach 5-10 minut, w zależności od tego, w jakim jesteśmy pomieszczeniu. I co dalej po tych 5-10 minutach? Bierzemy z powrotem i usuwamy. Tak, rozpoczynamy od rowka. Rozpoczynamy od rowka. Adam, dlaczego najpierw rowek, a nie... Bo czasem się zdarza, że to urządzenie wyskoczy po prostu z tego rowka i żeby nie uszkodziło ślizgu, wtedy tylko ślizgnie się po tej parafinie, która jest na narcie. W niej bierzemy cyklinę, tak zwaną. Czyścimy. Każdy serwisman ma jakąś inną metodę robienia tego, ale no, podstawy są takie same. I to jest coś, co każdy zawodnik potrafi zrobić, tak? Położyć parafinę, zgrzać ją na narcie, użyć właśnie ołówka, cykliny i wyszczotkować. Takie podstawy zawodnicy robią, sami sobie czasami przygotowują narty treningowe, natomiast te wszystkie proszki, przyspieszacze, pasty, fluidy, to już jest czary mary i to już naprawdę trzeba zostawić ekspertom. Myślę, że jestem gotowy do tego, żeby się spróbować. Kuba, ubrania masz przygotowane w szatni. Adam, wielkie dzięki za pokazanie podstaw smarowania nart, bo sekrety oczywiście trzymajcie dla siebie. Widzę narty, widzę też resztę sprzętu. Nie jest go dużo. Nie zmarznę? Wiesz, niektórzy mówią, że jest zima, to mu się widzi zimno. Jakie były najbardziej ekstremalne warunki, w których przyszło ci się mierzyć? Wiesz co, ze smutkiem stwierdzam, ale niestety moje ostatnie igrzyska olimpijskie w Pjongczang, tam były temperatury, które oscylowały od minus 30 do minus 20. Są nawet wątpliwości, czy zawody powinny były się odbyć. Do tego była duża wilgotność powietrza i wiatr, czyli kompletnie sprzyjających warunków, jakie biatlonista może spotkać. Czy jest jakaś granica temperatury, przy której zawody nie mogą się odbyć? Tak, 21 stopni to jest temperatura jeszcze dopuszczalna, poniżej zawody powinny się już nie odbywać, ale w praktyce wiem, że bywało różnie. Jest jakiś sposób, żeby się dogrzać? No, najpewniej amatorzy mają swoje sposoby, ale my profesjonaliści mamy własne. Jeśli chodzi o ochronę płuc, bo to jest bardzo ważne i w związku z tym również zaistniał przepis, są ustniki, które ocieplają powietrze, które wchodzi do naszych płuc, jak również maski. Ustniki są trochę wygodniejsze, szczególnie jeśli robi się trening ze strzelaniem, bo jest po prostu go łatwo i szybko wypluć i nie przeszkadza przy strzelaniu. I właściwie to, co można zrobić, to można ubrać na siebie grubszą warstwę termo, jakąś z merynosa, ale generalnie my tam
tam pod tymi ubrankami za wiele nie mamy. Widzę też różne rodzaje rękawiczek. Czy w tych najcieplejszych da się strzelać? Oczywiście nie da się, te są jednopalcowe, ale są bardzo potrzebne czasami na pierwszym kole, kiedy zawodnicy używają cienkich rękawic, które są najbardziej komfortowe do biegania i do strzelania. I właśnie na nie naciągają taką grubą rękawicę i czasami można zobaczyć w czasie zawodów Pucharu Świata, że zawodniczka, która dojeżdża, czy zawodnik do strzelnicy, wyrzuca tą rękawicę do kogoś z teamu, no i ma na pierwsze strzelanie ciepłą rękę, no bo czucie spustu oczywiście to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby móc wykonać dobre strzelanie, a z kolei najtrudniejsza w temperaturach, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Teraz zobaczymy, czy będzie ciepła ręka i czy mi będzie ciepło, jak się przebiorę. Tak, dzisiaj jest w tunelu tylko minus 4, więc wystarczy po prostu termo, kalesonki, na to strój biegowy, opaska albo czapka, co wybierasz. Właściwie można powiedzieć, że w teorii wiesz już wszystko, więc czas przejść do praktyki. Gotowy? Gotowy. Zapraszam.